sezonie 2021-2022 Remus Korona Osiek. Wielkie brawa, gratulacje dla chłopaków. Też ta kolejka, mimo że ostatnia w tej edycji, emocjonująca, bo tak naprawdę przy zwycięstwie Remus Korony Osiek i bezpośrednim pojedynku, to oni byliby na pierwszym miejscu. A my po raz kolejny musimy pogratulować drużynie i jest to trzecia drużyna, która wpisuje się na karty historii, bo tak naprawdę 7 meczów, 7 zwycięstw, 21 punktów dokonał do tego w trzeciej lidze Imbruk, dokonał tego w Magdeburg drugiej lidze ZG Łódź i w Tedirum pierwszej lidze Szpejsport Brzeg. Wielkie brawa dla zawodników, tutaj zapraszamy po odbiór nagród. Zapraszamy Tomek Pawłuszko w imieniu całej drużyny. Na ręce Tomka oczywiście puchar za zajęcie pierwszego miejsca. Gratulujemy oczywiście zawodnikom Szpejsportu, jak i Remus Korona Osiek awansu do Vena Ekstraklasy w przyszłym sezonie. Awansują do Vena Ekstraklasy, a przejdziemy sobie teraz do rozdania nagród indywidualnych. I tak może zaczniemy od Króla Strzelców. A Królem Strzelców z 13 bramkami na koncie zostaje zawodnik Veny Sea Trudego, Kornel Hajdziony. Wielkie brawa. Gratulacje. O jedną bramkę wyprzedził Łukasza Muchę Muszyńskiego. Także tutaj też rywalizacja do samego końca. Myślę, że te rozgrywki Tedirum pierwszej ligi dostarczyły nam wiele sportowych emocji. Najlepszym bramkarzem tutaj jednogłośnie wybraliśmy bramkarza Szpejsport Brzeg, Michała Wojewicza. Wielka brawa, Michał. Gratulacje. Michał Dylewicz otrzymuje od nas pamiątkową statuetkę, a także nagrody indywidualne. I zostały nam jeszcze dwie nagrody. Odkrycie sezonu zostawimy sobie na koniec. Natomiast najlepszym zawodnikiem też tutaj może nie mieliśmy wątpliwości, ale tak naprawdę czekaliśmy do końca, jak rozstrzygnie się klasyfikacja strzelców. I najlepszym zawodnikiem też jednogłośnie wybraliśmy zawodnika Remus Korony Osiek. Braliśmy pod uwagę frekwencję Łukasz Mucha Muszyński. Wielkie brawa dla Łukasza. Tutaj ma pierwszeństwo, tak? Pani Klaudia ze sportoweminuty.pl ma pierwszeństwo. Gratulacje jeszcze raz, Łukasz. I ostatnia nagroda, nową w tym sezonie, odkrycie sezonu. Tutaj będziemy promować młodych zawodników i tym odkryciem sezonu 2021-2022 wybraliśmy zawodnika Veny Sea Trudego, też nie wiedzieliśmy, jak to się skończy. Kornel Hajdziony, wielkie brawa. 2004 chyba, tak? Rocznik 2004. Kornel Hajdziony, wielkie brawa dla Kornela. Odkrycie sezonu 2021-2022. Wszystkim drużynom jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy do zdjęć drużynowych za tym banerem. Może od pierwszego miejsca zaczniemy. Szpejsport Brzeg. Zapraszamy tam za baner na tle bramki. A za chwileczkę rozpoczniemy zmagania w ostatniej kolejce, siódmej kolejce Tedirum, Vena Ekstraklasy, w którym to w pierwszym meczu zmierzy się zespół Jan Koisberna i Foto Higiena. Szpejsport Brzeg, triumfatorzy w Tedirum pierwszej lidze. Pierwszy raz zresztą u nas w lidze halowej, także tym bardziej gratulacje tutaj dla wszystkich, tak, zawodników. A jeszcze mamy thank you.
Zapraszamy jeszcze Adriana Janeczka tutaj. Adrian Janeczek, zapraszamy, bo nagradzamy jeszcze najlepszego zawodnika tej kolejki, dzisiejszej kolejki, bo mamy na to nagrodę. Adrian Janeczek, wielkie brawa, najlepszy zawodnik dzisiejszej kolejki. Zapraszamy po odbiór nagrody tutaj do stolika sędziowskiego. Zapraszamy Adrian, zapraszamy śmiało. Adrian Janeczek, najlepszy zawodnik dzisiejszej kolejki w Teddy Room pierwszej lidze. Adrian Janeczek, jeszcze raz wielkie brawa, zawodnik Spaceport Brzeg, zwycięzca, triumfator w sezonie 2021-2022. A już wielkimi krokami zbliżamy się do pierwszego meczu, w Wena Ekstraklasie. Ostatnia kolejka, Jan Poizmena, fotohigiena Gacz. I jesteśmy już tutaj przy transmisji meczu na żywo. Ostatnia, siódma kolejka Wena Ekstraklasy, w którym to Young Boys Wena mierzy się z Fotohigieną. Bardzo ważny mecz, może nie tyle dla Fotohigieny, która już najprawdopodobniej zajmie ostatecznie drugie miejsce, ale dla Young Boysów, którzy będą czekać na rozstrzygnięcie spotkania pomiędzy Venom Team a Orła, a zespołem Orła Cień. Minimalne opóźnienia tych dzisiejszych transmisji wynikające z tego, że mamy ostatnią kolejkę i po ostatnim meczu w każdej lidze rozdajemy nagrody. Mamy taką ceremonię wręczenia nagród i wyboru najlepszych zawodników poszczególnych lig. 2,5 minuty spotkania za nami. Na razie wynik bezbramkowy. Z jednej i z drugiej strony asekuracyjna gra, ale chyba większe parcie na zwycięstwo mają tutaj gracze Young Boys Wena. Teraz uderzał Paluszczak obok bramki. Radkiewicz.
Nazar do Bujakiewicza. Bujakiewicz przy nim Paluszczak i uciekał się teraz do faulu Dawid Paluszczak. Mamy pierwsze przewinienie na koncie graczy fotohigieny Gacia. Ja tylko przypomnę, że 5 fauli jest jednoznaczne z podyktowaniem przedłużonego rzutu karnego. Nazar. Radkiewicz. Próba zagrania do Jegora Tarnowa, ale niedokładnie, dobrze pilnowany przez Kubę Juszczyka Jegor Tarnow. Bartłomiej Śliwiński. Wznowienie do Kuby Juszczyka. Radkiewicz, Nazar. Tarnow. I mamy teraz ostre, ale czyste wejście Pawła Bujakiewicza i za linii bocznej zawodnicy Young Boys Vena. Paluszczak do Wojtka Popów. Bujakiewicz, Ilia, Radkiewicz. Nazar, Mateusz Nazar rozpędza się z piłką, popularny Nazi. Bujakiewicz przełożył teraz Wojtka Popów. Bujakiewicz cały czas przy piłce. Świetna próba zagrania prostopadłej piłki do Nazara, ale nie przeczytał jego intencji. A my mamy otwarcie wyniku. Fantastyczne podanie, fantastyczna asysta Jakuba Juszczyka i tą asystę na bramkę zamienia grający z numerem 14 Wojtek Popów. Tarnow. Nazar. Nazar sam. Tarnow do Orzechowskiego. Orzechowski przekłada Jakobsze. Orzechowski zagrania. No i teraz mają pretensje, domagają się odgwizdania rzutu wolnego pośredniego przez sędziego, bo to uważają, że było celowe zagranie do swojego bramkarza. Nazar, wycofanie piłki do Tarnowa. Tarnow przekłada Jurczaka, blisko Jurczak, nie daje się nabrać na te sztuczki starszego od siebie Tarnowa. Wojciechowski, Tarnow, Nazar, Bujakiewicz. A i teraz niezrozumienie Pawła Bujakiewicza z kapitanem drużyny Łukaszem Orzechowskim. I z boku gracze Young Boys Vena. Olek Jakobsze. Popów. Utrzymuje się przy piłce Wojciech Popów. I jaka decyzja sędziego? Mamy przewinienie. Tak, mamy przewinienie. Kolejne już, przepraszam, pierwsze przewinienie zawodników fotohigieny. I również jeden faul na koncie graczy Young Boys Vena. Tarnow. Nazar. Nazar, sam teraz, Mateusz Nazar, piłka cały czas pod jego nogami, świetnie, teraz Nazar wyłożył tą piłkę Jegorowi Tarnowowi, ten uderza w słupek, piłka trafia pod nogi Łukasza Orzechowskiego i mamy zmianę wyniku, 1-1, a na listę strzelców wpisuje się Łukasz Orzechowski. Klimkiewicz zaczyna od środka boiska, Jakobcze, świetnie wyprzedził teraz Klimkiewicza Tarnow. I uciekał się do faulu Konrad Klimkiewicz. Łukasz Orzechowski, Jegor Tarnow. Jegor Tarnow, uderzenie zablokowane przez Klimkiewicza i out dla drużyny fotohigieny Gać. Nazar. Nazar wybija Klimkiewicz i rzut rożny dla zawodników w ciemniejszych niebieskich strojach. Od bramki Śliwiński. Śliwiński krótko do Jurczaka, ten do Jakobsze. Jakobsze świetnie przez Węglarowicza, ten do Klimkiewicza. Klimkiewicz, Węglarowicz. Próba takiego zagrania, podcięcia piłki do
wbiegającego tam za linię obrony Olka Jakobsza, ale niedokładnie i z atakiem zawodnicy Fotohigieny. Na boisku już pojawił się z numerem 8 Paweł Orzechowski, a tam cały czas w rozgrzewce Ilia Radkiewicz. Węglarowicz, przy nim Bujakiewicz, Klimkiewicz, Klimkiewicz do Olka Jakobsze, Jakobsze, uderzenie, ale wprost w ręce Piotra Wojciechowskiego, Jegor Tarnow, Tarnow, ajajajajaj, tutaj obok interweniującego Bartłomieja Śliwińskiego domaga się rzutu rożnego Jegor Tarnow. Brawo tutaj dla Pawła Orzechowskiego za wygranie tego pojedynku powietrznego. Jegor Tarnow. Tarnow wymusił to zagranie na Łukaszu Orzechowskim. Ten wyszedł do grania, utrzymał się przy piłce, ale faulowany przez Oliwiera Chodora. Wojciechowski, Tarnow. Paweł Orzechowski. Starszy z braci Orzechowskich, Paweł, o i kolejne przewinienie, czwarte już, czwarte przewinienie chyba graczy Young Boys Vena, nie, jednak bez faulu i dalej trzy faule na koncie młodych zawodników Young Boysów z Veny. Oliwier Chodor szuka partnerów do zagrania, wychodzi teraz Paluszek, ale piłkę dostaje Klimkiewicz. Klimkiewicz i doświadczenie teraz wzięło górę Łukasza Orzechowskiego, odprowadził tą piłkę, pozwolił jej wyjść poza boisko, ale teraz Bujakiewicz wykłada Jegor Tarnow, Paweł Orzechowski i mamy zmianę wyniku, a strzelcem bramki grający z numerem 8 Paweł Orzechowski, Jegor Tarnow, druga asysta w tym meczu Jegora. I 2-1 na 4 minuty i 15 sekund przed końcem spotkania. Woźniak do Paluszczaka, troszeczkę niedokładnie, miał problemy z opanowaniem i przyjęciem piłki Dawid Paluszczak. Orzechowski. Ilia Radkiewicz. Bujakiewicz do Orzechowskiego. Orzechowski, o tutaj odpychany mocno przez Kubę Juszczyka, ale nic, według sędziów nic tutaj nie było. Piłka nadal w grze i nadal na tablicy wyników. Jak Państwo widzą w naszym lewym górnym rogu 2-1 dla Fotohigieny, a na listę strzelców wpisywali się bracia Orzechowcy, dla Fotohigieny, natomiast dla Young Boys Vena ładnym uderzeniem popisał się Wojciech Popów. Teraz próba zyskania na czasie przez Pawła Orzechowskiego. Paluszczak, Chodor do Kuby Juszczyka, Chodor, Paluszczak, Juszczyk przy piłce, świetnie teraz ofiarna interwencja Orzechowskiego, ale podrzucił sobie tą piłkę nad Nazarem Woźniak, Woźniak i... No i teraz troszeczkę agresji tutaj wkradło się w poczynania zawodników jednej i drugiej drużyny, odepchnięty delikatnie przez Orzechowskiego Woźniak. Oczywiście na takie rzeczy nie wyrażamy zgody, ale od tego są sędziowie. To oni podejmują ostateczne decyzje, chyba że mamy jakieś kwestie sporne, wtedy organizatorzy siadają do rozstrzygania takiego sporu. Chodor do Paluszczaka, wycofanie do Śliwińskiego. Chodor. Śliwiński pokazuje się do grania. Bartłomiej Śliwiński świetnie teraz wyszedł na pozycję Kuba Juszczyk. Przy piłce lewonożny Woźniak do Juszczyka. Juszczyk, a niezrozumienie teraz z Dawidem Paluszczakiem. Paluszczakiem i mamy zmianę w Fotohigienie, podwójną zmianę, na ławkę wędrują bracia Orzechowcy, a w ich miejsce kolejno znajdujący się przy piłce Paweł Bujakiewicz i Jegor Tarnow. Teraz agresywne wejście Pawła Bujakiewicza, faulowany Dawid Paluszczak.
Juszczyk do Śliwińskiego. Śliwiński, Juszczyk, dłuższe zagranie do Woźniaka, zabrakło troszeczkę, tak kolokwialnie mówiąc, nogi Woźniakowi, nie sięgnął tej piłki. Nina spokojnie, Wojciechowski, na nowo budują swój atak gracze fotohigieny, świetne zagranie Tarnowa, ależ to była kapitalna dwójkowa akcja zawodników fotohigieny, Tarnow do Nazara, odegranie i Tarnow do dwóch asyst w tym meczu, dorzuca bramkę, 3-1, 40 sekund do końca tego meczu. Do końca tej pierwszej części spotkania, przepraszam najmocniej, 3-1 prowadzi fotohigiena. No, a teraz agresywnie Paluszczak, ale utrzymuje się przy piłce Tarnow. Do Nazara. Nazar świetnie teraz uruchomił tym podaniem Ilię Radkiewicza, ale Ilia uderza. Interweniujący jeszcze gracze Young Boys Vena, piłka opuszcza boisko, rzut rożny i od bramki Bartłomiej Śliwiński. Mamy koniec pierwszej części spotkania, za chwileczkę zaprosimy Państwa na drugą odsłonę tego meczu, a po pierwszych 14 minutach bramkach braci Orzechowskich, a także Jegora Tarnowa, fotohigiena wygrywa 3-1. Tutaj teraz Państwo widzą w naszej relacji naszych partnerów, także dziękujemy wszystkim naszym partnerom, dziękujemy naszym wszystkim partnerom za wsparcie nie tylko finansowe, ale też chciałby zareklamować swoją firmę podczas Ligi Halowej, a przypomnę tylko, że w przyszłym tygodniu rozpoczynamy zmagania o Puchar Wójta Gminy Oława, to zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 791-739-222. A wracamy do drugiej części tego meczu, w którym to fotohigiena mierzy się z drużyną Young Boys Vena. Tarnow do Bujakiewicza. Bujakiewicz do Wojciechowskiego. Wojciechowski, Orzechowski odwrócił się z piłką dość łatwo z Mateuszem Jurczakiem na plecach. Teraz wycofanie Łukasza Orzechowskiego pod własną bramkę do Wojciechowskiego. Bujakiewicz, Mateusz Nazar. Przypomnijmy tylko, że w zeszłym sezonie Mateusz Nazar występował w barwach Veny Team i to z tym zespołem zdobył on mistrzostwo Vena Ekstraklasy. Jednak w tym roku zmienił się, zdecydował się na zmianę barw klubowych i od samego początku tego sezonu występuje w drużynie fotohigiena. A teraz Paweł Bujakiewicz, świetny zwód i zejście do środka, uderzenie, mocne uderzenie, ale ponad bramką. Śliwiński, Węglarowicz, pokazuje się do zagrania Popów, do niego właśnie wędruje piłka. Popów, próba zagrania do Jurczaka. Tarnow próbował teraz do Nazara, jednak na linii tego podania stanął Węglarowicz. Tarnow, wycofanie do Wojciechowskiego, mogą sobie pozwolić na takie zagrania gracze fotohigieny, bo mają tak naprawdę dwubramkową przewagę i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, na spokojnie będą pewnie, ich doświadczenie pozwoli na to, by spokojnie kontrolować ten mecz. Ostra gra zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Świetne podanie teraz Bujakiewicza do Jegora Tarnowa. I rzut rożny, zdaniem sędziów, dla fotohigieny. Piłka wyszła na aut. Jegor Tarnow do Wojciechowskiego. Pokazuje się teraz Nazar. Wojciechowski przez środek do Łukasza Orzechowskiego. Ależ świetnie to zrobił teraz Łukasz Orzechowski.
jednak to ostatnie podanie niedokładne i z akcją zawodnicy Young Boys Vena. Teraz Bujakiewicz i piłka opuszcza boisko, rzut rożny Bujakiewicza. No i nie ma przewinienia, teraz Łukasz Urzechowski uśmiecha się do sędziego Kołtowskiego. Jednak ten nieugięty nie zmienia swojej decyzji Bujakiewicz i pozwalają teraz na ostrą grę sędziowie. Nasi sędziowie, ja przypomnę, że zawody sędziują dzisiaj na jednej stronie Andrzej Jakubowski, na drugiej stronie Wiesław Kołtowski. I mamy przewinienie, tak? Teraz ewidentny faul Węglarowicza. Orzechowski, czwarte przewinienie graczy Young Boysów. I teraz przepychanki na boisku, odciągany zarówno Orzechowski, jak i Węglarowicz. Co z tego wyniknie? I mamy chyba tutaj tak zbliżenie, mamy zbliżenie kamery na te przepychanki. W centrum tych przepychanek. A czemu tutaj przedłużony rzut karny? Piąty faul. Piąte przewinienie zawodników Young Boys Vena. Tarnow, ale broni Śliwiński i nagrodzona ta interwencja Bartłomieja Śliwińskiego wielkimi brawami tutaj od swoich kibiców na trybunach. Bartłomiej Śliwiński, Wojciechowski, daleki wyrzut do Jegora Tarnowa. Tarnow wycofuje do Ili Radkiewicza, ten decyduje się na uderzenie z dystansu. Tarnow do Wojciechowskiego. Wojciechowski do Tarnowa. Ilia Radkiewicz. Pokazał się Bujakiewicz. Oj, teraz co on tu wykombinował, Bartłomiej Śliwiński. Daleko od własnej bramki, ale piłka w posiadaniu zawodników Fotohygieny. Wojciechowski. Teraz tutaj taka walka bark w bark Woźniaka z Tarnowem. I piłka na razie wędruje od jednej do drugiej bramki. Bujakiewicz. Tak, tutaj sędzia Kołtowski zauważył to, że wyszedł tutaj ten krążek, który służy do meczów siatkówki, do wkładania tam właśnie tego słupka, na którym zawieszona jest siatka. Woźniak szybko się podniósł, świetne zagranie do Woźniaka, ale Juszczyk przyjął tą piłkę i próbował przelobować teraz Wojciechowskiego. Bujakiewicz. Bujakiewicz, przy nim Juszczyk. Bujakiewicz, wiemy, że jest szybki. No i dziwna, według mnie bardzo dziwna decyzja zarówno jednego, jak i drugiego sędziego, bo był tutaj przepychany na pewno Paweł Bujakiewicz i teraz można powiedzieć, że w takiej jakby kontrze do zawodników Young Boys Vena. Oczywiście nie tolerujemy, nie tolerowaliśmy i nie tolerować będziemy takich zachowań, ale tak jak wspomniałem już wcześniej, od tego mamy sędziów i to oni podejmują decyzje, to oni są najbliżej wydarzeń boiskowych. Kuba Juszczyk uderza, ależ Wojciechowski teraz wypluł tą piłkę wprost przed siebie, jeszcze przed szansą zdobycia swojej drugiej bramki w tym meczu stanął Wojtek Popów. Mateusz Jurczak, Śliwiński do Jurczaka, ten do Wojtka Popów. Popów świetnie tam wyszedł na pozycję Kuba Juszczyk. Popów
wprost Wojciechowskiego. Bujakiewicz, rozpędza się Paweł Bujakiewicz, zagrywa do Nazara troszeczkę za plecy, Mateusz Nazar, uderzenie i broni ten strzał Bartłomiej Śliwiński. Bujakiewicz, wycofanie do Wojciechowskiego, ten świetnie do Bujakiewicza, troszeczkę problemy Pawła z przejęciem tej piłki, Śliwiński świetnie wyprzedził, Tarnów do Śliwińskiego, pusta bramka, piłka trafia pod nogi Mateusza Nazara, a ten nie zwykł marnować takich okazji i to tą piłkę, to podanie, ten prezent zamienia na bramkę Mateusz Nazar i na tablicy wyników już 4-1 dla Fotohigieny. Ucierpiał przy tym starciu Dawid Paluszczak, w jego miejsce Olek Jakobrze. A do końca spotkania 6 minut i 25 sekund. Bujakiewicz, rozpędza się Paweł Bujakiewicz z piłką, ależ przyspieszenie na 2-3 metrach tego zawodnika. No i tutaj po raz kolejny jakby w tych... przepychankach udział bierze Węglarowicz, Jakobrze. Niedokładnie teraz Śliwiński do Olka Jakobrze i mamy wznowienie od własnej bramki przez Piotra Wojciechowskiego. Radkiewicz teraz niedokładnie do Bujakiewicza. I tak, tutaj mamy to w regulaminie i przepisach naszej wewnętrznych Ligi Halowej, że piłka wznawiana z autu musi znajdować się poza linią końcową, poza linią boczną boiska. Paweł Orzechkowski, wycofanie do Piotrka Wojciechowskiego. Ten przyspieszenie, ależ to była fantastyczna akcja. Myślę, że możemy pokazywać to w nieskończoność tak naprawdę. Rozpoczęcie, otwarcie gry od Piotra Wojciechowskiego. Dwa podania, przeniesienie ciężaru gry pod bramkę przeciwnika, zgranie Jegora Tarnowa i niezwykł marnować takich okazji Łukasz Orzechowski. 5-1 i tak naprawdę ciężko będzie zawodnikom Young Boysów odrobić tę stratę. Przypomnijmy tylko, że w ostatniej kolejce Young Boysi dość wysoko ulegli drużynie Veny Team, przegrywając aż 2-6. Dzisiaj też na 4 minuty przed końcem tego meczu przegrywają 1-5 i wszystko wskazuje na to, że jeszcze tutaj jakieś bramki zobaczymy, bo tutaj akcja toczy się z jednej pod drugą bramkę, ale 4-bramkowa przewaga drużyny Fotohigieny pozwoli im pewnie na spokojnie kontrolować przebieg tego spotkania i naprawdę musiałby wydarzyć się tutaj cud, by losy tego meczu się odmieniły. Orzechowski wyłożył piłkę swojemu bratu Pawłowi. Ten próba podcinki nad Śliwińskim, jednak przeczytał to wszystko Bartek i piłka w jego rękach. Teraz wznawia, rozpoczyna ten atak swojej drużyny Śliwiński. Popów przełożył sobie Pawła Orzechowskiego. Świetnie to zrobił Wojtek Popów, ale dobrze dysponowany dzisiaj Piotr Wojciechowski. Klimkiewicz, szkoda, tutaj mowa ciała Oliwiera Chodora mówi, że można było z tej akcji wycisnąć troszeczkę więcej. Nazar przewrócił się na piłce, Mateusz Nazar, Klimkiewicz, Chodor, ależ teraz egoistycznie Oliwier Chodor miał tam do zagrania strzelca bramki Wojtka Popów, zdecydował się jednak na uderzenie i Piotrek Wojciechowski stanął na wysokości zadania po raz kolejny, uchraniając swój zespół przed utratą bramki. Klimkiewicz. Bujakiewicz uderza.
I mamy. Oj. Jakaś chyba poważna kontuzja Oliwiera Chodora. Na pewno tego byśmy nie chcieli i tego nie życzymy Oliwierowi. Ale możliwe, że na luźnej stopie otrzymał, dostał to uderzenie. Oliwier Chodor. I o własnych siłach opuszcza boisko, także tutaj miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało i za chwileczkę Oliwier będzie mógł wrócić na boisko, a w jego miejsce na placu gry z numerem 8 pojawia się Olek Jakobrze. Nazar. Wycofanie piłki do Wojciechowskiego. Wojciechowski do końca meczu 2 minuty i 20 sekund. Piotr Wojciechowski do Jegora Tarnowa. Świetnie się obrócił z Olkiem Jakobrze. Jegor Tarnow, ale świetna interwencja teraz Bartka Śliwińskiego. I wynik bez zmiany. 5 do 1 na tablicy wyników. Nazar. Wojciechowski do Bujakiewicza. Bujakiewicz mija teraz Woźniak. Woźniak. No i teraz mocna, ostra gra. Pozwalają na to sędziowie w dzisiejszym spotkaniu i po raz kolejny dalekie wznowienie piłki ręką przez Wojciechowskiego. Świetnie na nogach przy Olku Jakobrze utrzymał się tutaj Jegor Tarnow. Wypracował sobie pozycję do strzału, ale tylko obok bramki. Uderzał Juszczyk. Prost ręce Wojciechowskiego. A i Tarnow teraz nie zrozumienie z chyba Ilią Radkiewiczem. Tutaj Jegora Tarnowa. Wojtek Popów, strzelec bramki, przełożył teraz przekładanka nad Mateuszem Nazarem. Wojtek Popów i po raz kolejny udowadnia swoją wyższość tutaj Piotr Wojciechowski. Śliwiński, czujnie teraz na przedpolu Bartłomiej Śliwiński. Popów do Woźniaka. Woźniak do Juszczyka. Tam próba zagrania do Woźniaka, ale już muszą wracać. Piękne podanie Nazara do Tarnowa, ten do Bujakiewicza i Paweł Bujakiewicz zamienia. Kolejna asysta Jegora Tarnowa, a strzelcem bramki grający z numerem drugim Paweł Bujakiewicz. 6 do 1, 16 sekund do końca tego meczu, a więc mamy rozstrzygnięcie, mamy zwycięzcę tego spotkania. No oczywiście gratulujemy zawodnikom fotohigieny za ten wspaniały sezon w ich wykonaniu. Wspaniały sezon w ich wykonaniu. Tylko jedna porażka w pierwszym meczu z aktualnym, ówczesnym liderem IOS Olbut Team. A my dziękujemy Państwu za oglądanie, za bycie z nami i zapraszamy na kolejną transmisję meczu na żywo, w którym to...